Nie zaśpiewam, nie. Działa? Tak, przepraszam wszystkich przyzwyczajonych do takiego 20-wiecznego sposobu przemawiania, ale witamy w XXI wieku! Tutaj już nie ma krawatów. Muszek już niestety też, panie Januszu, troszeczkę nie te czasy. Troszkę bardzo ładny sen. To, co chciałem powiedzieć, że tak, mam taki problem, bo mogę powiedzieć albo coś, co wszyscy już wiecie i dostać fantastyczne brawa, mieć dobre nagranie do radia, albo powiedzieć coś, co będzie całkiem fajne i pożyteczne i mądre, ale mogę dostać pomidorem na przykład. Sali. Nie? Które chcecie? Mamy jajka, jak chcą. Ja jestem wolnościowcem. Dobra, okej. Ja już się zdecydowałem. Biorę pomidorem. To nasze spotkanie nazywa się Kongres Nowej Prawicy i ja mam tutaj, jak przychodziłem, to miałem pewne wątpliwości co do słowa prawica. Z tego powodu, że ja uważam, że inaczej się dzieli polska rzeczywistość społeczno-polityczna. Nie dzieli się na prawicę i lewicę tak naprawdę, przynajmniej w umysłach ludzi takich normalnie żyjących, tylko na państwowców i wolnościowców. Tych, którzy są opieki państwa i tych, którzy chcą żyć samodzielnie. Dzieli się na tych ludzi. Ja myślę, że to jest ten podział ważniejszy dla takiego zwykłego człowieka. I ja się obawiam troszkę, że my nie będziemy mieć dużych szans, zanim nie zmienimy troszeczkę podejścia. My wszyscy, których nas łączy to, że chcemy tej wolności. To jest ta normalność, czyli żebym mógł robić co chcę, z moimi pieniędzmi, z moją własnością. Tu się wszyscy chyba zgodzimy. A jak się nie zgodzimy, to ci inni, to ja z nimi nie chcę. Tak nie zrobić, mi jest wszystko jedno. Ilustracja. Wstań, chwilę, tak, potrzymaj flagę. No, tak w tej ręce, prawie. Rządnie się wstydzisz, co tam. No. Więc dla wielu ludzi to jest Polska. Nie wiem, co to za materiał, ten batyk, to tu. To jest Polska dla wielu ludzi. Dla mnie Polska to jest ten facet. To jest Polska. I to jest... Czekaj, Polska. To jest coś, czego chyba zapominamy trochę czasem w tym wszystkim, bo my gadamy tutaj o różnych górnolotnych ideach, o Polsce, o patriotyzmie. Ja to wszystko rozumiem, tylko że tak naprawdę sednem są ci wszyscy ludzie, którzy chcą mieć firmy, a nie mogą ich mieć. I tak naprawdę nasz problem polega na tym, że tam na zewnątrz, w tej sali, tam są ludzie, których mamy przekonać. O tym powinniśmy gadać. Po co my tu przyszliśmy? Bo dwie możliwości są, co najmniej. Pierwsza jest taka, że jesteśmy niedowartościowani, bo nie za bardzo jesteśmy na scenie politycznej, więc chcemy się spotkać, poczuć siłę, dostać fajne brawa, wrócić do siebie do domu i powiedzieć, że fajne brawa dostałem, dobrze mi poszło, pogadałem swoje, spodobałem się, niech żyje. W takim wypadku trzeba zmienić ten napis na towarzystwo wzajemnej adoracji i iść do domu, to jest bez sensu. Może fajnie psychicznie, ale to nie o nam chodzi, nie? Mi chodzi o to, ja mam coś konkretnego do zrobienia. Mi zależy na tym, żeby przekonać tych ludzi tam naokoło. Dlatego śpiewam głupkowate piosenki na YouTube, dlatego piszę artykuły, nie dlatego, żebym dostał prawa dobrze się poczuć. Chcę przekonać tych ludzi do tego, żeby uwierzyli w to, że można żyć samemu bez opieki państwa. Na przykład. Pamiętajmy o tym, że jesteśmy tutaj po to, a jeżeli nie jesteśmy, to bądźmy po to, pomyślmy nad tym, zastanówmy się i zróbmy to tak. Jesteśmy po to, żeby przekonać tych wszystkich ludzi naokoło, bo nic nam to nie da, że wymyślimy tutaj do siebie fajne programy polityczne i zgodzimy się, że wiemy najlepiej, jak zbudować Polskę, bo prawdopodobnie wiemy. Tylko co z tego, skoro nikt nas nie będzie chciał słuchać? Dlaczego nas nie słuchają? Bo no, popatrzcie na tych ludzi, no. No litości, no ja nie mam nic do was, panowie, ale widzicie te garnitury i wasze miny. To nie jest młodzież tryskająca entuzjazmu. Jak byłem w lokalu krytyki politycznej, wchodzę sobie, popatrzcie ile tam jest dziewczyna, ile jest tu. Tam siedzi. Dzień dobry. Jak masz na imię? Klaudia. Brawa dla Klaudii, jedyna kobieta. Dlatego jest mało, bo widzicie, o co mi chodzi, bo musimy być fajni. Przecież nasze idee są fajne, są idee wolności. Ja kiedyś grałem koncert w takim miejscu, a nie powiem nazwy, bo to pewnie nie będzie zaszczyt dla nich, ale było to spotkanie wolnościowe.
taka ekonomiści tam byli, no i tak, takie czyli jak tutaj, no ludzie w garniturach byli, tego. Ja się tam czułem, jakbym był, miał być potępiony za każde błędne słowo, które powiem. Powiem coś źle, powiem w złym miejscu Smoleńsk, powiem coś Katyn, coś, powiem Polska, powiem źle, złym akcentem, nie wiem, czy powiem, że w Wielkiej Brytanii mam firmę i dostanę w łeb. Ty nie jesteś patriotą, ty to, ty tamto. Się oskarżamy tylko, to środowisko jest znane z tego, że jest kłótliwe, że się oskarżamy nawzajem, że się dzielimy. No nie możecie chyba powiedzieć, że jesteśmy znani jako sympatyczni ludzie, my wszyscy, którzy jesteśmy bardziej no, prawicowcy zdecydowanie. Nie może tak być, musimy być fajni dla ludzi. To, co ja chcę powiedzieć, jako człowiek, który się zajmuje mediami, show biznesem powiedzmy. Nikłe, prawda, znaczy, że mówię coś serdecznego. Na pożytek nam wyjdzie wszystkim. I tej Polsce w znaczeniu takim, jak pokazałem, że do tego faceta, jeżeli my będziemy fajniejsi, sympatyczniejsi, jeżeli będziemy mieli większą charyzmę, więcej odwagi, jeżeli będziemy bardziej jak pan Janusz Korwin-Mikke, który ma charyzmę, no ma charyzmę, ile wleży. Też musimy mieć tą charyzmę, musimy się nie bać, się postawić nawet sami sobie. Nie bać się powiedzieć, że jesteśmy w XXI wieku i będziemy na scenie bez garnituru, na przykład i krawata. Będziemy mieli nowe metody, bo są nowe, jest nowa rzeczywistość. Internet jest medium, które jest wolne i, nowe, i wolne będzie, bo taka jest natura internetu, bo jest zdecentralizowany. Może kiedyś nie będzie, ale to bardzo dużo czasu zajmie i no, nie tak prosto. Wolność do ubioru właśnie. Korzystajmy z tego, że mamy medium, które możemy wykorzystać. Czas działa na naszą korzyść. Internet zdominuje tak naprawdę rzeczywistość. No to tak, idzie świat w tym kierunku. Nie obrażajmy się na rzeczywistość, tylko ją wykorzystajmy. I zmieniajmy siebie samych. W nas samych też są problemy. Nie tylko mamy zmieniać Rzeczpospolitą, mamy zmienić swoją mentalność, mamy zmienić swój strój też, mamy zmienić swoje podejście. Chodzi o to, żeby być fajnymi, bo nasze poglądy są fajne. Tyle mam do powiedzenia, mam nadzieję, że to zachęci i pomoże. No to ja się pierwszy raz jakoś porządnie ubrałem i takie słowa.